37 years ago. For 65 years, I've ruled as Tamriel's emperor. But for all these years, I've never been the ruler of my own dreams. I have seen the gates of oblivion, beyond which no waking eye may see. Behold, in darkness, a doom sweeps the land. This is the 27th of Last Seed, the year of Akatosh 433. These are the closing days of the Third Era and the final hours of my life. Witajcie, witajcie w najlepszym RPG-u świata, otwarcie. Witam was oznaczony. Może nie do końca tak wyglądam, jak ten tutaj na obrazku, ale cóż, powiedzmy, że postaramy się coś z tym zrobić. Natomiast witam was w grze Oblivion, najlepszej moim zdaniem grze RPG-owej. Bethesda jest dla mnie po prostu królem, królową, mistrzem, mistrzynią, wszystkim co najlepsze, jeżeli chodzi o gry RPG. Świat Tamriel to jest dla mnie po prostu, no, to jest mój dom. Każdą grę z tej serii, od Areny po Skyrima, przyszedłem po kilka, jak nie kilkanaście razy, różnymi klasami, rasami i po prostu uwielbiam te gry. Najlepszą z nich wszystkich, mimo że zacząłem od Morrowinda, swoją przygodę z The Elder Scrolls, za najlepszą z tych wszystkich gier uważam Oblivion. Co prawda, oczywiście, Skyrim był genialny, wszyscy grali w Skyrima, wiemy o co chodzi, tak? Natomiast i on był wspaniały, nie mówię, że nie. Krzyki, smoki latające, tarcze, w ogóle wszystko genialne. No i grafika oczywiście wspaniała, ale jednak klimatu Obliviona nie pobije nic. Przynajmniej według mojego poczucia. I jak zwykle, we wszystkich częściach gry, zaczynamy od tego, że jesteśmy więźniami. A ponieważ jesteśmy więźniami, to musimy sobie wybrać, jak wyglądamy. Ja z reguły gram Redguardami. Z tego względu, że to są najbardziej wszechstronni wojownicy. I tak naprawdę można z nimi zrobić wszystko. Można pójść nimi w magię, pójść w łucznika, pójść w jakiegoś łotrzyka, gdzie tylko chcemy. Więc to mi się bardzo podoba. O, niech będzie tak. Ciach. Jest taki większy. No, dobra. Masz wielkie oczy, a co? O, jaki zezol, Jezu. Dobra, niech tak będzie. No. Dobra. Chyba wystarczy znęcania się nad tą twarzą, tylko troszeczkę cię... Nie, teraz to wygląda jak wampir, jak trup. O, proszę, dobra, ciemny będziesz. Mamy czarnucha! Ciemny, zarośnięty, tak. O, dobra. Nos. Co to jest? No, tu niech będzie. Dobra. A, jeszcze krzyczaste.
Dobra, hair. Chodź, to zrobimy ci fryzurkę taką, jak ja mam. No, chyba najbliżej będzie, niech będzie. O, wiem, tak. Zrobimy Wiedźmina. Dobrze. Nice. Oczy, no niech zostaną brązowe. Tylko ty masz być młodszy, człowieku. No może nie nastolatek, aż taki. No, dobra, jest good. A to co? No, przy pana wyglądasz epicko. Od dzisiaj nazywam cię Epic Rozpierdol. Nie widzę klawiatury. Tak się tym podniecam. Proszę. Tak. Nie wiem jak wy, ale ja czuję moc. Jedziemy z tym koksem. Wskazóweczki jak zawsze. O, tego gościa nie lubię. Zawsze na nas wrzuca na początku. A potem się jeszcze tu włamie i cię zabije. Zobaczysz. Albo przynajmniej urżnę. Proszę, ciep. No masz, no. Stawaj. My się nawet kraty boją. Zaraz, walnę w ciebie ogniem, a co? Ach, nie chcę przejść. Trudno. Rzecz, która mi się niesamowicie podoba w Oblivionie względem chociażby Skyrima czy Morrowinda. Tutaj niejako możesz jednocześnie rzucać zakręciami i bić się z miecza czy czegokolwiek. Więc możesz jak najbardziej sobie robić taką hybrydę, czyli rycerza, który walnie i z Firebola, i z tego, i z miecza. To jest fajne, bo w Morrowindzie i w Skyrimie trzeba było wybierać. Możesz albo czara trzymać w ręce, albo miecz. No, chyba, że w jednej to, a w drugiej to. Tutaj z kolei jednym prostym przyciskiem zostało to rozwiązane. Do magii jest jeden przycisk, a myszka, czyli ciosy do drugiego. I to jest fajne. A tutaj tymczasem przyszedł do nas cesarz. Razem ze swoją gwardią przyboczną. Cześć, kapitan. No co, chcesz coś? Moja twarz piękna jest, moja twarz. Gods give me strength. O, co biega. Aha, czyli innymi słowy, żeby sobie na szybciutko spieprzasz stąd. Może być. Tak, wiemy przeznaczenie, bogowie. Może to ty miałeś być w tej sali. Celi. You will find your own path. Take care. No dobra. Spoko. Pogadaliśmy, to teraz spierdalaj. Kurna! To są drzwi otwarte! Tajne przejście. A ja se wcale siedziałem. No zajebiście, proszę państwa. Dobra, trudno. Jakoś wam to wybaczę. Skoro mnie wypuściliście, to może być. Czekaj, może on mnie będzie chciał jeszcze zamknąć. To nie, spadaj. Się poskradam za tobą. Explore, baby. O ty, jakieś szmaty. O, zdechła. Fajnie. Se wezmę. Czekajcie. O, proszę, no. No, gińcie szmaty. Spadaj, Sisi. Proszę, już cię nie ma. Mythic Downhood. Nie, wyglądacie jak jakaś sekta. Z wami się nie będę zadawał. O. Katana. Tadam, katana jest lepsza. No, słuchajcie, czuć moc. No, czuć moc. Aaaa!
won't be the first to underestimate the blades. I'll take point. Let's move. Czyli gonią cię jacyś mordercy. Uwalniasz więźnia. I masz ze sobą tylko trzech strażników, kiedy na ciebie całe watachy tych lecą. Nie no, super. Łożysz ty. Spadaj, szczurku. Ty też. No, żegnam. Czekajcie, trzeba się uzdrowić. Ciep. Kuferek. Iron Rocks. Akurat aks to mi się nie przyda. Get the fuck out. Aczkolwiek lockpick zawsze miło. Nie powiem. Co mamy tu? Mamy tarczycho. Tak jest. Proszę. Serdeczna tarcza. A ty tu, chłopcze, masz łuczek. Poza łuczkiem jakieś strzały może jeszcze? Ten on? No. A, będziemy zamki otwierać. No dobra, ciach. Proszę. Tak się to robi. Strzały jakieś? Są strzały. Dobra. Pancerzyk. Zajebiście wyglądam, nie sądzicie? Czekajcie, czy tutaj z łuczku strzelimy, proszę. Wiadro! Nice! Justin ten! Dobra. W ogóle bardzo lubię sobie w świecie The Elder Scrolls pograć łucznikiem. Powiedział, że to jest taka moja ulubiona klasa. Taki zwiadowca, łucznik, łotrzyk, coś takiego. Chociaż nie powiem, czasem lubię sobie ciężko zbrojnego zrobić. Tak naprawdę tutaj tak fajny system jest wybierania tej jakby klasy postaci, ale jednocześnie podnoszenia wszystkich umiejętności, że tak de facto można zrobić maga uzdrowiciela, który nosi ciężki pancerz i potrafi przywalić z tego, z miecza czy czegokolwiek innego, a przy okazji jeszcze z daleka łukiem trochę ponabijać. I dlatego między innymi ta gra tak do mnie przemawia, bo po prostu mogę naprawdę robić na co mam żywnie ochotę. I to jest świetne. Rzecz, która ogromnej ilości osób się w Oblivionie nie podobała, to jest to, że poziom trudności świata, jakby poziom level potworów rośnie razem z bohaterem. Momentami jakby odrobinę niewspółmiernie do zwiększania siły naszego bohatera. No okej, tak jest. Czasem tak jest. Tym niemniej mamy suwaczek. Proszę, o, suwaczek trudności. Ja mam sobie o ciupinkę więcej niż połowę, czyli tak na sympatycznie, żeby mnie nie cisnęło, a z drugiej strony, żeby też za łatwo nie było. I sobie na spokojnie odrobinkę przesuwając ten suwaczek w jedną, w drugą stronę, na luzie można sobie spokojnie dostosować trudność gry do własnych potrzeb. O, ty. Z tyłu mnie zaszedłeś, co? No. Proszę, chapaj strzała. Już cię nie ma. Tadam, już, proszę. Tam szczurzego miecha nie będę żarł. No. Natomiast ta gra jest jak najbardziej do przejścia, zarówno jeżeli chodzi o poziom trudności najwyższy, jak i najniższy. Tylko że oczywiście przy najwyższym poziomie trudności jest to odpowiednio trudniejsze. To Amerykę odkryłem swoją drogą. Ale faktycznie, że tą grę jak najbardziej z przyjemnością da się przejść i na łatwym, i na trudnym poziomie trudności, tylko że na trudnym zajmie nam to oczywiście odpowiednio więcej czasu, bo po prostu będziemy potrzebowali jakby więcej złota, więcej doświadczenia, czyli powiedzmy po prostu więcej podbitych na wysokie poziomy skilli, żeby sobie poradzić z jakimiś tam wyzwaniami. Szczególnie tymi właśnie fabularnymi, które no akurat w Oblivionie uważam, że są najtrudniejsze.
Zadania poboczne są prostsze. Dobra, zmęczymy ten zamek. Ale wiecie co? Tak myślę sobie, że taki mieliśmy fajny początek, więc ja się z wami teraz pożegnam. Serdeczną strzałą, serdecznym fireballem i dołożę do tego jeszcze. I dołożę tego jeszcze serdeczną tarczę. Tylko... O, ta dama. Dobra. Serdeczna tarcza. Trzymacie. Pa, pa.